Nazywam się Kinga i witam Was dzisiaj na moim kanale Eko Kreatywna. W kolejnym holu lumpeksowym zobaczycie rzeczy z super składami, a byłam na rajdzie po Bochni. Słuchajcie, pokażę Wam relację, taki właśnie przegląd kilku lumpeksów w Bochni, jak tam robiłam zakupy oraz które, jakie rzeczy kupiłam, a naprawdę są to rzeczy fajnych marek z super składami, rzeczy takie, które można super wystylizować w dzisiejszych trendach. No i pokażę Wam różne stylizacje właśnie z tymi rzeczami, pokażę Wam też, przypomnę Wam też kilka rzeczy, które już pokazywałam wcześniej, ale być może jeszcze ktoś z Was ich nie widział, są to nowości, oczywiście też super marek i super składami. No i na samym końcu pokażę Wam też taki vlogowy dodatek o tym, co tutaj ostatnio robię, bo mówiłam trochę, że robiłam remonty, różne rzeczy, no to pokażę Wam takie krótkie przebitki tutaj z ogrodu, z domu, co się dzieje, żebyście mieli pojęcie, dlaczego mam taki teraz właśnie rozgardiasz. Lecimy do rzeczy konkretnych. Najpierw zobaczcie relacje z Bochni. No i oczywiście proszę Was bardzo, jeżeli Wam się spodoba filmik, polubcie koniecznie, jest to dla mnie ogromna pomoc. Bardzo w ten sposób mnie wspieracie i naprawdę, jeśli też Wam zależy, żeby ekologiczny tryb życia się rozszerzał na świecie, to w ten sposób właśnie wspieracie tę ideę. No i oczywiście bardzo będzie mi miło, jak zasubskrybujecie też kanał. Słuchajcie, dzisiaj zabieram Was na rajd po Bochni, po lumpeksach. Lecimy! Koło targu takiego mamy tanią odzież. Słuchajcie, był to drugi dzień dostawy, albo nawet pierwszy. Wiecie co, jak na drugi dzień to trochę był słaby ten towar. Spodnie miały za dużo poliestru, a spódniczkę zobaczycie za chwilę. Jest to vintage. I słuchajcie, przeszłam się trochę po Bochni, bo naprawdę bardzo ładna była pogoda i w ogóle było bardzo, bardzo przyjemnie. I tutaj trafiłam na Joya. To jest w samym centrum, dosłownie naprzeciwko tego rynku w Bochni. I tutaj od razu chwyciłam perełki z wełny, oczywiście, oczywiście, oczywiście. W dodatku tak się złożyło, że miałam dużo szczęścia i było to w tej kolorystyce. A tu już widzicie bigę i w bidze zmierzyłam tylko kapelusz i jeden płaszcz, który był jednak bardzo duży i troszkę podniszczony. No i lecimy dalej, tutaj się jeszcze przespacerowałam troszeczkę i patrzcie, patrzcie, jest kopalnia w Bochni. W samym centrum naprawdę szukałam też sklepu, bo wydawało mi się, że tam coś jest, no i coś jest. Jest jeden sklepik, do którego weszłam, nawet coś znalazłam, ale no niestety nie byłam dobrze przygotowana, bo nie miałam gotówki, a tutaj tylko gotóweczka, ulica Solna 3. Możecie tam zajrzeć, bardzo... Ostatnia lokalizacja dzisiaj. Chodzimy tu. To był sklepik na drodze już wyjazdowej w kierunku Wieliczki i w takim jakby bloku przy samej jezdni, więc łatwo to było zobaczyć. No i super, sukienki nie wzięłam, bo nie wiedziałam, jaki był jej skład i tutaj dwie koszule bardzo markowe. Lecimy teraz do zakupu. Słuchajcie, ubrałam się tak, jak widzieliście w pierwszym sklepie, który pokazywałam z Bochni. Kupiłam spódnicę z aksamitu, z marki H&M. Jest to spódnica w stylu I2K i ona jest z tamtych lat, naprawdę. I dlaczego Wam pokazuję też tą spódnicę w ogóle, dlaczego ją kupiłam? Jest bardzo krótka, to jest taka mini, znaczy bez przesady też, nie jest jakaś odsłaniająca bardzo dużo. Jest to bawełniany aksamit w pięknej kolorystyce. Może bym samej takiej spódnicy nie kupiła, ale wiecie co? Ten żakiet mam już 2 lata w sklepie, bardzo mi się spodobał, wiele osób też go oglądało. Jest on jednak dosyć mały, w dodatku ten żakiet jest z takich wąskich, więc... No, szczerze powiedziawszy, że głównie to było chyba przyczyną, dlaczego osoby, które go mierzyły, go nie kupiły. Jest też to raczej żakiet taki na niższy wzrost. No już mój wzrost to już taki max. I wyobraźcie sobie, że to jest komplet. Komplet z lat, myślę, że tak połowa lat 2000. No naprawdę super zdobycz. Już teraz wiem, dlaczego ten żakiet się nie sprzedawał. Po prostu czekał na tą spódnicę. No i zrobiłam Wam tu trochę dla jej taką stylówkę w stylu I2K totalnie, Britney Spears po prostu. Ja byłam nawet szczuplejsza niż Britney Spears w tamtych czasach, więc mogłabym wtedy się tak ubrać, teraz już w życiu. Obcisła bluzeczka, no i lecimy na ulicę. No ale żarty żartami, tymczasem naprawdę taką spódnicę oprócz kompletu, teraz ubrałam to z taką liliową bluzką, bardziej taką wrzosową.
liliowa też może być, z kryjącymi rajstopami, no i tutaj będzie kilka wersji i z kozaczkami bordowymi, i z tymi, co mam na sobie, kitten heelsami właśnie ze skórki zamszu bordowego. I jeszcze będzie taka wersja z takimi slingbackami, z takim bardzo modnym teraz kroju od Jacques Vert, takimi vintage bucikami w dwóch kolorach, które są obydwa na mnie w tej chwili. No, można to właśnie stylizować jako taki komplecik w stylu vintage. Myślę, że na jakąś imprezę byłby ciekawy, na pewno wzbudziłby zainteresowanie i naprawdę ma przepiękną kolorystykę. Zaraz Wam pokażę z bliska tutaj, jak to wygląda. Myślę, że mogę właśnie sobie tak dla żartu czasem nosić ten komplet, albo jeżeli ktoś jest niewielkiego wzrostu i rozmiaru, to możecie pisać oczywiście do mnie na modaekokreatywna@gmail.com, jak zresztą w sprawie wielu rzeczy tutaj. Słuchajcie, no jeszcze Wam przymierzyłam tutaj ze swetrem. Chyba to by była taka stylizacja, w której ja bym mogła normalnie chodzić, bo spódnica jakby do płaskich obcasów, gdybym miała takie bardziej płaskie buty, to byłaby naprawdę spoko i do kryjących rajstop nie jest bardzo, bardzo krótka, długa też nie jest. I do takiego luźniejszego swetra, na przykład do jakiegoś fajnego wisiora albo apaszki jeszcze dodatkowo, mogłaby być właśnie fajną stylówką, taką trochę w stylu francuskim. No i w pięknych kolorach, bardzo modnych w tym sezonie, także wow! Dajcie znać, co sądzicie. Ja naprawdę mam tak super humor przez ten komplet, bo się tego w życiu nie spodziewałam. Sami powiedzcie, no, what are the chances? No, jakie są szanse, żeby trafić po prostu na spódnicę od tej samej marynarki i w tym samym rozmiarze? Wow, spódnica jest taka 34, ale wiecie co? 36 też, bo ona ma być na biodrach i ona jest na biodrach, rzeczywiście, bo jakby ona była wyżej, to już by mi wszystko było widać. Ale po prostu jestem w super humorze przez to. Jest to takie fajne, wesołe i super, w ogóle super skład. Słuchajcie, tutaj jest duży stopień bawełny, już Wam powiem. W ogóle zapasowy guzik ma żakiet jeszcze. 100% w ogóle bawełna, słuchajcie. Także wow. Mogę jeszcze ewentualnie do tego fioletowy... O, no i jest. Stylówka została dopełniona. Kapelusz do kompletu, słuchajcie, jeszcze... Nie, no naprawdę, naprawdę mega, mega się rozbawiłam i no i miałam ochotę od razu zrobić Wam stylizację z tym vintage kompletem, który jest po prostu w dziesiątkę. Tymczasem lecimy do dalszych zakupów. Nic tam więcej nie kupiłam, były fajne spodnie, ale jak już mówiłam właśnie, niestety za dużo sztucznego. Lecimy teraz do Joya, słuchajcie. Zakupy z Joya. Kupiłam super koszulkę, którą Wam pokażę z jeansami i ze swetrem z merino. Koszulka jest oczywiście z jedwabiu, z bawełną, 70% jedwabiu i to jest taka jedna z moich ukochanych koszulek. Mam taką z wełną, jedwab i wełna, a ta jest jedwab i bawełna, taka troszkę cieńsza. Ta może być bardziej na lato, tamta bardziej na zimę, ale to jest rewelacja właśnie pod takie sweterki, które mają trochę za duży dekolt, żeby iść w samym swetrze. Także świetny, świetny zakup. Zawsze kupuję te koszulki, one są tak przyjemne w noszeniu i one tak ładnie wyglądają. Naprawdę te Rosamund czy inne firmy, jeżeli chodzi o takie obcisłe ciuszki czy ciuszki pod spód, prima sort. Słuchajcie, jak widać było w przymierzalni, mierzyłam taką sukienkę i ją kupiłam. Jest to sukienka bardzo fajna, jakościowa, marki Object. Super dzianinki. To jest, słuchajcie, jest tutaj dużo moheru. Nie wiem, czy to będzie gryzło. Trochę być może będzie gryzło, jak komuś bardzo przeszkadza gryzienie wełny. To nie jest oczywiście ta wełna jakaś taka nasza. Patrzcie, jakie fajne metki takie jakościowe tutaj w środku. I już Wam powiem skład. Moher 30% czy 38%, przepraszam. 38% wełna. I 20 kilka procent jest spandex i nylon. Także duży skład, naprawdę duży skład wełny z moherem. Jest bardzo ciepły to sweter. To jest taka sukienka swetrowa. Fajna rzecz właśnie na zimę, kiedy chcemy się zapatulić w coś. Można dać tu piękny skórzany pas, kozaki, botki, kowbojki, co chcecie. I mamy gotowy outfit zimowy i to taki modny, bo to jest w takim oversize'owym stylu z opuszczonymi rękawami. Słuchajcie, jak nowe. No patrzcie. Ta wełna po prostu, no jest, no, jak no, no nowiutkie to jest.
uwielbiam takie sukienki w ogóle, słuchajcie. Miałam ich X w moim życiu. Znowu kupiłam coś z moherem w tym samym sklepie. I to jest kardigan bardzo fajny, trochę ciemniejszy, marki Big Bok, nawet napisane Mohair Blend. Taki troszkę dłuższy włosek, naprawdę też super rzecz. Na przykład do jakiejś właśnie spodni i bluzki na wierzch jako takie ocieplenie. Bardzo, takie kardigany są zawsze praktyczne, słuchajcie, nieważne czy są teraz najmodniejsze w tym sezonie, ale zawsze nas ocieplają, docieplają, można mieć go po prostu nawet na wszelki wypadek, jakbyśmy gdzieś zmarzli. Już Wam mówię też, 50% mohair i 20% wełna, 70% wełna i mohair stanowią, nie ma zapięcia i to jest raczej taki, wiecie co, rozmiarek, ja bym powiedziała, że minimum M. Chociaż rozmiaru tu nie ma, więc to jest chyba rozmiar uniwersalny, no bo to jest na każdego. Myślę, że tutaj spokojnie plecy mają nawet 60, natomiast tu nie ma zapięcia, więc nie ma to żadnego znaczenia tak naprawdę, o ile tylko się mieścimy w nim, jaki to będzie rozmiar. Bardzo, bardzo ładny, szary kardigan z włoskiem. Teraz są modne te właśnie z włoskami dzianiny, słuchajcie. Włoska dzianina. I słuchajcie, przypominam, że kupiłam właśnie taki kapelusz, który pokazywałam w stylówkach Chanel. Nówka z metkami. Jest za duży na mnie, więc będę się musiała go pozbyć z bólem serca. Parfois marka. 100% wełna. Liliowy, on jest taki lekko szary ten kolor liliowy, ale jest to liliowy, jest to fiolet mimo wszystko. Myślę, że to będzie taki średni rozmiar damski, bo ja mam mniejszą głowę i jest za luźny dla mnie. Niestety spadałby mi. Tak to jest, kochani. Słuchajcie, pokazuję Wam teraz z jednego sklepu, gdzie była też taka letnia sukienka. Kupiłam dwie piękne i markowe bluzki z wiskozy. Pierwsza jest od Second Female. Pokazuję Wam tam przebitki, jak drogie są te bluzki. Wiskoza, piękne rękawy. Naprawdę piękne rękawy ma. Bardzo piękny kolor. Jest to taka cieniutka bluzka. Można właśnie pod sweter do spodni nosić. Nawet do jeansów by to można nosić, bo jest taki niebieski kolor jeansowy, do takich szczególnie średnich jeansów. No piękna bluzka, rozmiar L, zdecydowanie L, nawet może XL. Spokojnie, spokojnie będzie miała 55 w pachach, nawet może więcej trochę. No i świetna bluzka, naprawdę ekstra, no i właśnie pod taki kardigan, niekoniecznie może ten kolor, ale nie byłoby też tak źle wcale. Kolejna bluzka znowu jest świetnej marki, też wiskoza. Marka Mos Mosh, też są drogie te rzeczy, słuchajcie, naprawdę. Bardzo piękny, klasyczny krój bluzki z takim jakby tutaj, z takim żabotem jakby. To by wyglądało mega do spodni eleganckich, albo do ołówkowej spódnicy. No jak ktoś ma taką pracę, która daje mu, wiecie, możliwość ubierania się elegancko, tak trochę bardziej biurowo, bardziej klasycznie, no to super piękny materiał, naprawdę, zobaczcie. Taki mięsisty, bo tamta jest taka cieniutka, taka mgiełka, a ta jest taka bardziej mięsista, lejąca, taka porządna, naprawdę widać, że to jest markowe, słuchajcie. Bardzo, bardzo widać jakość po tej bluzce, do takiej miodowej albo do brązu, mega rzecz. No i jeszcze piękną sukienkę udało mi się kupić. Ciekawej firmy, słuchajcie, Endless się nazywa ta firma. I tu jest napisane, że 36, ale ona jest spora ta sukienka. Taka w kroju koszulowym właśnie super do paska na przykład byłaby. Ja myślę, że ona spokojnie do L będzie. I tu jest też fajny skład. Bardzo małe są, słuchajcie, te metki. 70% wełny, po prostu. Posiada takie kimonowe trochę rękawy, bardzo fajny granatowy materiał, patrzcie jakie to jest, w ogóle to w dotyku to jest jak wełna z kaszmirem, to jest najprawdopodobniej wełna merino, piękna w dotyku sukienka, taka mięciutka, ciepła, a jednocześnie wiecie, no z wełną, więc nie będzie to takie, że się z tym będziecie jak nie wiadomo co pocić, bo jednak w dużym stopniu z wełny i będzie to fajnie regulować temperaturę. Piękna, przepiękna sukienka z kontrastowym pasem bym ją polecała. Z czerwonym, z różowym, z białym, ewentualnie jak lubicie takie połączenia z bielą. Wow, no super, super fajna rzecz. Słuchajcie, i chciałam Wam teraz jeszcze pokazać jedną rzecz, którą zdecydowałam się odsprzedać, a jest to bardzo piękna sukienka z wełną i też ma dużo wełny, od Lidii Kalita.
Sukienka jest świetna, ma przepiękny kolor i ona też ma chyba 70 czy nawet 80% wełny, już Wam powiem. Jest kozową podszewkę. Kolor jest cudowny. Wiecie co? Ja stwierdziłam, że jednak jestem za niska do tej sukienki. Ja się czuję przetłoczona w niej. Myślę, że to jest sukienka dla wzrostu powyżej 1,70 m i powyżej. Bo ja uważam, że dla mnie długość tej sukienki nie jest dobra. Musiałabym ją skracać, ale trochę mi jej szkoda. Tak, Designer Shop, Lidia Kalita. 77% słuchajcie, wełny. Bardzo mięsista żorżeta, bardzo gruba żorżeta i to jest elastyczne. Widzę, że tutaj nitka poszła w rękawie, ale to nic, przyszyję ją. Naprawdę piękny krój, taki można by powiedzieć wręcz coś świątecznego takiego. Przymierzyłam Wam to z bordowym pasem i z różowymi rajstopami, wszystko w różu. I jedna wersja będzie też z takim żakietem w rozmiarze 36, który też będzie dostępny. Nawet mógłby być kompletem do sukienki. Na przykład na święta. Także jak coś, to ta sukienka, polecam ją na wyższy wzrost, chyba że lubicie sukienki do kolan i jest Wam dobrze w tych sukienkach. Mierzyłam też, słuchajcie, tą sukienkę do takich butów rozmiar 38. One są bardzo, bardzo podobnym i odpowiednim do tego kolorze. Piękne szpilki, już Wam pokazuję z bliska, które grzecznościowo odsprzedaję. Wysoka szpila, ale do takiej sukienki fajnie. Nowe, słuchajcie, buty skórzane. Cała skórka. Piękny kolor, taki malinkowy. Lakierowana skóra, prawdziwa, w środku i na zewnątrz. Sukienka, żakiet, buty, może być komplet. Można oczywiście do rajstop cielistych. Ja tutaj wybrałam rajstopy w kolorze sukienki, bo według mnie to przedłuża nogi, lepiej to wygląda. Nie jesteśmy tacy ucięci. Ale można kombinować z kolorami też, słuchajcie. Jak najbardziej. I jeszcze pokażę Wam, przypomnę Wam tutaj kurtkę, która... Zszokowało mnie, że ta kurtka nie została kupiona. Być może sobie ją zostawię. Modstrom i to jest bawełniana pikówka. Teraz najmodniejsze są pikówki. Ona ma w dodatku taki krój koszulowy z kieszeniami. Piękne kolory i ma super, super rękawy. Bardzo przyjemna kurtka, superowa. Trochę mam dużo tego typu kurtek. Mam też tą kurtkę z Medicine, która jest w trochę takim podobnym, nowoczesnym stylu. I kolorystykę też ma podobną właśnie, z takiej trochę róż z niebieskim. Więc myślę, że to byłaby przesada, gdybym wszystkie te kurtki trzymała. Ale patrzcie, jest naprawdę piękna, więc nadal ta kurtka jeszcze jest. Będzie na rozmiary SM. Moim zdaniem taka M-ka typowa, bo to jest kurtka skandynawska. Bardzo dobrej firmy, tak jak mówię. I bawełna 100% w środku, na zewnątrz. Ideał na teraz, właśnie jeszcze dopóki nie mamy takich mrozów. A, kochani, jeszcze z ostatniego hola mogę Wam tylko przypomnieć, że został jeszcze niebieski płaszczyk w stylu Chanel. Taki płaszczyk, kurtka i spódnica, ta taka w niebieskich odcieniach. Ten zestaw nadal jest dostępny. Jest to S-ka, spódnica może być też na M-kę. S-ka, M-ka ogólnie, tak? Także jeżeli ktoś lubi niebieski, lubicie styl Chanel, to możecie sobie zajrzeć do poprzedniego jeszcze filmiku, zobaczyć, bo ta stylówka, ten komplecik jeszcze nadal jest. Być może ze względu na rozmiar, bo większe rozmiary zawsze troszkę chętniej się sprzedają. Ale jeżeli Wam się spodoba, to zapraszam Was. Słuchajcie, jeszcze Wam chcę pokazać jedną rzecz, którą kupiłam na Timu, czy też Temu, jak tam kto chce. Nie jestem dumna z tego, że robię tam zakupy. Czasem robię tam zakupy. Czasem ciężko jest, słuchajcie, dostać rzeczy gdzie indziej. Szukałam bardzo długo skarpetek z wełną, ale takich, żeby było dużo wełny i nie kosztowały stówę. No bo znalazłam skarpetki gdzieś tam w Włóczance, czy w jakimś takim w polskim koncernie, ale takim luksusowym. No i powiem Wam, że no trochę nie chciałam wydawać 100 zł na skarpetki wełniane i kupiłam sobie, w związku z tym znalazłam na Temu, czy na Timu, takie skarpetki, które dwie pary około 60 zł kosztowały. No chciałam koniecznie, żeby było dużo wełny, żeby były to takie delikatne wełny, nie takie, wiecie, takie skarpetki z tej owczej polskiej wełny, bo ja nie jestem w stanie takiego gryzienia wytrzymać. No i przy okazji znalazłam sobie kaszmirowe rękawki. I po co kupiłam te kaszmirowe rękawki czarne? A mianowicie do takiej sukienki, postaram się Wam pokazać w tym zestawie i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Doradźcie, czy się sprawdziło, czy nie. Sukienka jest z krótkim rękawem, ale jest dość gruba. Ona się właśnie nadaje na zimę, na jakieś okazje takie, na wyjścia gdzieś. Natomiast no, jest trochę zimno, jak się wyjdzie, mimo kurtki.
takim krótkim rękawem. Więc stwierdziłam, że właśnie w przypadku, gdyby naprawdę było zimno, to kaszmirowe czarne rękawki. No zobaczmy, dajcie znać. Czy tak, czy nie? Jesteście na tak, czy na nie z tymi rękawkami? Zastanawiałam się, czy na pewno to jest kaszmir. Kaszmir z jakimś elastanem. Wygląda trochę jak polar, ale jest to miłe w dotyku, więc może to jest jakaś przędza kaszmirowa. No. Kochani, no to jak chodzi o ciuchy, to tyle. Teraz zapraszam Was już na część vlogową, krótką. No i oczywiście zapraszam Was na następne filmiki. W kolejnym filmie będzie, myślę, że bardzo też ciekawy haul. Ciekawy haul z fajnymi stylówami. Może znowu trochę jakieś wyprzedaży Wam pokażę. Także buziaki, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie. Piszcie koniecznie, co się Wam podobało. No i możecie pisać w sprawie rzeczy też. I zapraszam Was na Vinted, gdzie jest taka wyprzedaż rzeczy, które wcześniej pokazywałam, jak ktoś nie widział. Silk Design Wool. Buziaczki, cześć! Słuchajcie, postanowiłam dzisiaj zrobić kawałek vloga też przy okazji dla Was i Wam pokazać, co tutaj u mnie w domu się działo, bo mówiłam o remontach, o różnych cudawianki się stały. No i pokażę Wam część rzeczy, tak na szybko po prostu, żeby Was nie zanudzić. Robiłam dach, słuchajcie. Połowa dachu była nieocieplona totalnie. Druga połowa częściowo zjedzona przez kuny. No i jest nowy dach, słuchajcie. O. Nowo pomalowany nawet, w sensie cały nie jest nowy, ale ocieplenie i malowanie dachu było, więc wygląda pięknie. Odwrócę kamerę. A, masakra. Widzicie, to jeszcze jest wszystko nieposprzątane po remontach, rozbiór pieca. A, i tak dalej, i tak dalej. Tam jeszcze wełna leży, także tutaj nie ma co patrzeć. Tak. Daszek jest piękny za to. Już będzie cały dom ocieplony z zewnątrz, więc będzie totalna rozwałka. Ale za to zobaczcie, jak to jest pięknie teraz. Po prostu... wyjść i zobaczyć to piękno, słuchajcie. No coś po prostu uroczego. Z okna widzę te drzewa, które już niestety zaczynają całkowicie tracić liście, więc niedługo skończy się ten piękny widok. Ale patrzcie. Boże, jak to jest ślicznie, naprawdę. Już po prostu w takich momentach pamiętam, dlaczego chciałam mieć tu dom. Jest przepięknie. No i tam wykoszona działka. Pięknie. O, Rysiu szaleje w liściach. Patrzcie, ile liści do zgrabienia. To jest jedyny minus tych wszystkich drzew pięknych, liściastych. No, idziemy do środka. No i jesteśmy w środku, słuchajcie. Miałam totalny Saigon tutaj, możecie sobie wyobrazić robione centralne ogrzewanie. Teraz są kaloryfery. Tu wszędzie były dziury, wyrwane regipsy. No, totalna crazyość. Ponieważ tu jest pomalowane w takie paćki, to tego nie zobaczycie, ale zrobiłam więcej paciek po prostu. Tam trochę widać, bo jest taki jaśniejszy tam regips pod spodem, znaczy ten gips. Tu są wszędzie wpuszczone górą rurki, no i mam kocioł elektryczny do centralnego ogrzewania. Patrzcie, ile prania. To jest niemożliwe, jaki pył, wszystko do prania. Mimo trzepaczki postanowiłam po prostu wszystkie koce, wszystkie materiały, zasłony, wszystko w domu wyprać. No i zmieniłam dywany z prania przyszły już, więc już jest wystrój zimowy. Brawo, zaczęło się na Wszystkich Świętych. Posprzątane, kaloryfer jest, nawet ciepły jeszcze, bo wyłączyłam teraz, bo jest ciepło. Tu mam wszystko umyte, jestem zadowolona, ale taka zmęczona, słuchajcie, ledwo zipię. Nie wiem, jak nagram dla Was zaraz ten haul, bo nagrywam to przed haulem. No, jest czysto, tutaj na dowód pokażę Wam, że kuchenka jest jeszcze nieumyta i jest sam pył na niej. Zostało to, bo tu jeszcze myłam różne akcesoria i tak dalej. Na górze też jest grzejnik. Widać jeszcze mop od sprzątania. Tutaj też muszę jeszcze posegregować, bo też tu było robione wszystko. No i w sypialni też mamy teraz kaloryfer, więc super. Chwalę się, bo wreszcie normalne ogrzewanie. Nie muszę cały czas palić w kominku.